za kawkę płaciliśmy oficjalną kartą Ekstraklasy, ale tak się składa, że teraz mamy gościa wprost z Legii. Można sobie taką kartę też, że tak powiem, spersonalizować w PKO Banku Polskim. No bo gość, którego kibice Legii raczej będą postrzegać jako ciekawego gościa. No zamiata teraz w Ekstraklasie. Minęły 2 lata, odkąd Bartek się pojawił na kanale Food Truck, bo jeszcze nie fizycznie w Food Trucku, no i trochę się od tamtego czasu pozmieniało. Teraz właśnie najbardziej Cię irytują te pytania, czy Ty już jesteś na poziomie reprezentacji. Właśnie jestem ciekaw, czy wrócił ten stary Bartek Kapustka, bo chyba z tym się spotykasz na co dzień i to musi być trochę męczące. No też pytają ludzie. Wiesz co, dla mnie to jest ciężkie do ocenienia tak naprawdę. No ja się czuję dobrze, nie? Nie grałem bardzo długo w piłkę, to długi czas. Między innymi przez to, że wiadomo, gdzieś tam w Leicester czy we Freiburgu czasem konkurencja i gdzieś tam wybory, a później ta kontuzja. No i ostatni mecz przed tym, jak przyszedłem do Legii Warszawa na takim poziomie seniorskim, to było pewnie, nie wiem, ponad rok na pewno, myślę. Więc trochę tego czasu minęło, a teraz jestem nowym zawodnikiem. Ja się sam odkrywam na nowo, cieszę się z każdego meczu, uważam, że jestem na wyższym poziomie niż kiedy wyjeżdżałem z Polski. No ale właśnie pamiętam, że jak przychodził Czesław Michniewicz, to się cieszyłeś, że akurat ten trener będzie na Ciebie wstawiał w środku pola. I też chciałem Cię zapytać o Twoją pozycję, gdzie aktualnie czujesz się najlepiej. Czy to jest właśnie środek pola, czy jest sens rozpatrywać Ciebie jeszcze jako skrzydłowego gościa, który biega tam przy kresce, czy jednak tylko właśnie... Ja się najlepiej czuję w środku, ale teraz oglądacie mecze, to gramy takim ustawieniem, gdzie tak naprawdę jestem takim półskrzydłowym, tak? półnapastnikiem. Taka bardziej dziesiątka niż skrzydłowy, dokładnie. I tam się czuję naprawdę nieźle, bo to jest takie miejsce na boisku, gdzie możesz się poruszać tak naprawdę w różnych strefach i czasem wchodzić za plecy obrońców i schodzić po piłkę, rozgrywać i czasem być w tej strefie finalizacji, czy po prostu być bliski tego, żeby tą akcję rzeczywiście skończyć bramką, czy dograć. Więc to jest fajna pozycja dla mnie, aczkolwiek na tej dwójce, gdzie gramy w środku, gdzie teraz gra Bartek, Slisz czy Andre, też bez problemu się odnaleźć. Uważamy, że Ty jako były piłkarz Leicester jesteś winny zostawić pewną spuściznę w Polsce i opowiedzieć nam kilka historii o tych piłkarzach, bo to jednak w większości byli piłkarze z absolutnego topu. Porobili mniejsze bądź większe kariery, no ale tak. Jamie Vardy to jest gość, który wygląda jakby wyszedł z baru i przyszedł grać w Sunday League i rzeczywiście... Polega to na prawdzie, czy nie? Wiesz co, ewoluował. No, na początku, kiedy przychodziłem, to pamiętam, kiedy podpisywałem umowę z Leicester, przyjechałem do klubu i pierwsze co, miałem spotkanie z dyrektorem sportu na takiej stołówce, tam chłopaki akurat przychodzili na trening, no i Jimmy podawał mi jedną właśnie ręką, chciał się ze mną przywitać, a w drugiej trzymał dwie kanapki chleba i kiełbasę w środku i ketchup, także zapamiętałem to od razu i już tak wtedy mówię, kurczę, coś jest nie halo, ale na poważnie mówiąc teraz wiem, że bardzo dba o siebie. Dużo uwagi przykłada do regeneracji, do jedzenia również i tak dalej, aczkolwiek jeżeli byś spojrzał na lodówkę, zawsze stała taka lodówka, każdy miał swoją półkę i tam miejsce na odżywki, jakieś suplementy i tak dalej, no to widziałeś tam różne jakieś białkowe napoje, jakieś indywidualne, które chłopaki pili swoje rzeczy po prostu, a u Jimmy'ego zawsze stał Red Bull, także to się akurat nie zmieniło i on zawsze przed meczem te Red Bulle musi pić. Ale kiedyś mówił, że 3 Red Bulle i 2 espresso potrafi wypić przed meczem i że wtedy chodzi po prostu jak nakręcony. Bardzo możliwe, i to czasem nie liczyłem nigdy, ale Red Bulle tam się przewijają w szatni zawsze przed meczem. Ale widzisz, bo to jest ciekawe a propos tej kuchni, bo coś co u nas uchodzi za normalne, tam uchodzi za ekstrawagancję. Łukasz Fabiański nam mówił, że jak przeszedł do Swansea i na przykład nakładał sobie tam łososia, serek wiejski i ciemne pieczywo i pomidora, to aż Williams mówi, co to jest? Solka z bekonem, jajeczko. Jest tak. Ja pojechałem na pierwszy mecz mój w drugiej drużynie Leicester, pojechałem, jechaliśmy w dniu meczu, graliśmy mecz o 19:30 i mieliśmy o 16:00 chyba posiłek i przyjeżdżamy autobusem do jakiegoś hotelu, tam mamy odprawę posiłek i przychodzę na ten posiłek, a tam mleko, płatki i fasola, chleb. Ja mówię, kurczę, ja tu się spodziewałem makaronu, jakiegoś mięsa czy coś, żeby chciałem zjeść troszeczkę mocniej, a oni mi pokazują, że nie ma nic więcej, musisz zjeść albo fasolę, albo płatki z mlekiem, także ze mną wtedy był na tym wyjeździe, było paru chłopaków, był m.in. Gökhan Inler, taki chłopak, który też był wcześniej w Leicester. Reprezentant Szwajcarii. Tak, reprezentant Szwajcarii i naprawdę fajny chłopak prywatnie. I właśnie rozmawialiśmy między sobą, on też nie za bardzo był przekonany do tego jedzenia i udało nam się coś tam w hotelu wtedy jeszcze zamówić. Powiedziałeś, że Vardy bardzo często chodził na siłownię, ale przeważnie była zamknięta. Możemy tak to ująć. Czy z Riyadem Mahrezem było podobnie? Ciężko było znaleźć drzwi na salkę, ale no wszyscy widzieli, ile ma w sobie jakości. To był chyba, ja mogę powiedzieć śmiało, że to był najlepszy piłkarz, z którym grałem w piłkę, jeżeli chodzi o takie aspekty techniczne, piłkarskie czysto. Piłka była przyklejona do nogi, naprawdę. No, niesamowite rzeczy robił. No, nikt nie patrzył w ogóle w kategoriach siłowni w jego no temacie, tak, bo tym bardziej, że on miał te nogi bardzo szczupłe, ale potrafił naprawdę utrzymać się przy piłce, zastawić ją, że to nie miało większego znaczenia. On nawet górę to miał, tak powiedziałbym, zbudowaną jak taki piłkarz sprzed 20 lat. Takie, wiesz, niskie barki, raczej klatka. On nie miał łydki, nie? Jak ja myślałem, że nie miałem łydki, no to on nie miał dwa razy bardziej. Kasper Schmeichel wydaje nam się gościem takim też bardzo interesującym. Tak. Który, zresztą ojciec siedział tutaj. Tak, zresztą jego ojciec siedział na swoim miejscu. Oglądałem. To wariacik czy spokojny gość? Myślę, że teraz bardziej spokojny, ale ma w sobie dużo temperamentu, charakteru. Też zaczął zdecydowanie bardziej dbać o siebie od jakiegoś czasu. Teraz, kiedy wróciłem właśnie z Belgii do Leicester i tam się rehabilitowałem i trenowałem, no to Kasper tak naprawdę był często pierwszą osobą, którą widziałem w klubie, bo ja też przychodziłem wcześniej, robiłem jakieś swoje rzeczy, to Kasper naprawdę, ja przychodziłem, on już był cały mokry po tym, jak zasuwał na rowerku czy na siłowni i widać naprawdę po nim bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o podejście czy ogólnie o fizjologię. Ale Kasper jest tak naprawdę osobą, która i potrafi czasem uspokoić towarzystwo i czasem potrafi coś zrobić śmiesznego. Organizował organizował wyjazd do Kopenhagi na tak zwane Christmas party, o którym Łukasz Załuska. Czyli także też była taka tradycja. Tak, jest w Anglii i każdy, kto... Paweł Szołek też rozmawialiśmy kiedyś, jak był jeszcze w Anglii, to też mieli takie wyjazdy, takie rzeczy, no to jest naprawdę... Ale też przebieranie było? Tak, też. Mogę wam pokazać jakieś później zdjęcie, bo mamy chyba taką całą grupą, nawet u nas było... Tematem przewodnim akurat tego wyjazdu były postacie z Disneya bodajże. No i tam różne naprawdę. Za kogo byłeś przebrany? Nie, ja akurat byłem za chudego z tej historii, także chodziłem cały czas z kapeluszem i tam gdzieś dobrałem. Ale my sami wybieraliśmy stroje, bo tam widziałem, że tam... Tak, no właśnie to był cały klucz, że tam się losowało, więc mogłeś się takim zemścić. Ale sami chłopaki też padają na ciekawe pomysły, też były. Ale to takie swoje zdjęcie nam pokażesz w roli chudego, żebyśmy mogli rzucić tutaj widzą Food Trucka. Myślę, że mam jakieś, no myślę, że pokażę. To jest dobre, bo... Znalazłem pewnie parę ciekawszych, ale wiesz, nie chcemy nikogo stawiać. Ale może dokładnie, ale może zostanie między nami. Ktoś się zajmował w szatni organizacją tego właśnie, czy to był Kasper? Kasper. Okay. Akurat w tym roku był to wyjazd do Kopenhagi, do Danii właśnie, więc on tak naprawdę wszystko da do Z zorganizował, miał tam ludzi na miejscu i zadbaj to naprawdę o wszystko. To jest ciekawe, że oni w sezonie, kiedy mieli najbardziej wywalone na te rzeczy, o których ty mówisz, to byli mistrzostwa, a teraz wszyscy są profi i o siebie dbają, no wiadomo, ale że cały czas Leicester jest, wiesz. Ale w Leicester teraz też naprawdę była taka przemiana, nowa generacja wjechała, młodych chłopaków utalentowanych i świadomych, także to też się bardzo zmieniło, myślę. Też pojawił się jeden twój dobry znajomy, Czaglar Söyüncü. Tak. On był zaskoczony twoją obecnością tam, czy jak to wyglądało wtedy? On, jeszcze jak byłem we Freiburgu, to gdzieś tam rozmawialiśmy nawet chyba raz, dwa razy o Anglii. Czarla też nie mówił dobrze po angielsku, teraz jest trochę lepiej, po niemiecku też tak różnie u niego to bywało, miał swojego tłumacza jeszcze we Freiburgu. Miał swojego kierowcę chyba, tak? Który nie miał prawa jazdy, a miał Porsche. Też, chyba, no miał kierowcę, miał tłumacza, miał tam jakichś pewnie innych jeszcze kolegów w domu, także różnie to wyglądało, ale to jest naprawdę maszyna, nie? Gość jest tak silny. I przy tym dobry piłkarsko... No ostatnio widziałem, siatkę założył u dziadku i nawet taki, wiesz, filmik taki zrobił się viralek z tego. A to nie widziałem akurat, ale tak, no on lubi. Czasem, wiesz co, w Niemczech go czytali z tym trochę. Jemu się zdarzało parę takich błędów jeszcze gdzieś tam, gdzie chciał nawijać zawodników na polu karnym, czy gdzieś tam blisko strefy bramkowej i tracił czasem te piłki. A w Anglii chyba jeszcze nie widziałem, żeby mu się zdarzyło. Jeżeli chodzi o tą nową generację piłkarzy Leicester, ktoś na tobie zrobił szczególne wrażenie z tych nowych właśnie twarzy? Myślę, że jeżeli chodzi o mental, to Youri Tielemans jest gościem, który jest niesamowity. Mam wrażenie, że kiedyś miał 16 lat, to on już miał na siebie totalnie pełen plan. To jest gość, który też analizuje swoje występy, każdą minutę, każde zagranie. Na siłowni można go spotkać codziennie, zna swoje ciało, ma swój plan na każdy dzień tygodnia. Ale przede wszystkim ogromną świadomość i też na boisku widać, że jest zawodnikiem, który tak naprawdę mimo tego, że ma, nie wiem, 22-23 lata, to to gra jak miał 30 lat. Często widzi, co się dzieje za jego plecami, lubi też podpowiadać, dyrygować drużyną. Także to Youri, jeżeli chodzi o mental, to myślę, że Youri. A jeżeli chodzi o takiego zawodnika, którego się nie spodziewałem, że będzie na takim poziomie, to Harvey Barnes. Teraz jest naprawdę w takim gazie, co mecz strzela bramkę, daje asystę, tak naprawdę napędza prawie każdą akcję Leicester. Ja jak przychodziłem do klubu, to on siedział na ławce rezerwowych w drugiej drużynie, on nie grał tam i to jakby nie, że był młodszy, tylko po prostu w swoim roczniku nie był zawodnikiem, który był gdzieś tam mega wyróżniający się. A później no, niesamowity przeskok, ale przede wszystkim fizyczny. On nagle zaczął być dużo szybszy, dużo silniejszy, nie wiem jak to zrobił. Właśnie, co się robi? Dzisiaj naprawdę nie wiem, ale no może po prostu nie wiem, niektórzy te parametry rozwijają troszeczkę później, nie wiem. Może pił te same koktajle co Paulinio, o którym mówił Łukasz Trauka, że wspominał. Też nie ma pojęcia co się z nim stało, że nagle zaczął tego pić naprawdę. Bo... John Evans jak przychodził do klubu i mieszkał w hotelu, ja wtedy wracałem z wypożyczenia z Freiburga i mieszkaliśmy obok siebie w hotelu i właśnie zabierałem się z nim na każdy trening. I tak mówię mu na pierwszym spotkaniu, mówię, kurczę, wiesz co, ja się kiedyś oglądałem w Manchesterze United będąc dzieciakiem i to był jakby klub, któremu zawsze od dziecka kibicowałem, a teraz jedziemy razem na trening, mówię, i dla mnie to jest mega przyjemność, nie? A John, co ty mówisz, przecież kręciłeś tak nami na Euro z Irlandią, także ja zacząłem się tak śmiać naprawdę, bo nawet nie spodziewałem się, że pamiętał mnie z tego meczu. A... Maddison to był taki gość, którego od razu też się rzucał w oczy? Mega, mega. Na początku przychodząc do Leicester nie grał aż tak dojrzale, często zdarzało mu się, że tracił piłki na treningach, ale wchodził cały czas, był taki niezłomny, wchodził w pojedynki 1 na 1, kończył strzałem. To jest też myślę, że różnica bardzo duża pod względem mentalnym, jeżeli chodzi trochę o to, co zobaczyłem w Anglii, to co mamy u nas w Polsce. Tam często są zawodnicy, którzy mimo tego, że popełniają te błędy, nie boją się ich popełniać, a też trenerzy ich tych zawodników do tego namawiają. A u nas nie zawsze spotkasz się z taką aprobatą, że jeżeli kiedy jeszcze szczególnie młody chłopak wchodzi i próbuje grać 1 na 1, czasem mu coś nie wyjdzie, to tu nas pierwsze co, to się rzuca, graj prostą piłkę. Tak. Na początku graj prostą piłkę, nie wiem, nie kręć kółeczek, nie graj piętami, nie próbuj trudniejszych rozwiązań. A tam jakby od dziecka jest im wpajane to, że jak masz strefę, jak masz miejsce, graj 1 na 1, próbuj kończyć akcję strzałem. Właśnie ty też miałeś podobne odczucia jak na przykład Dawid Kownacki, że jednak w pewnym momencie zatraciłeś umiejętność driblingu, wygrywania pojedynków z obrońcami przeciwnika, właśnie będąc przesiąkniętym tym polskim myśleniem, że graj prostą piłkę, nie graj piętkami, nie wchodź w dribbling. Myślę, że ja i tak nie miałem takiej złej szatni, mimo tego, że wchodziłem, takiej szatni, która rzeczywiście rugała tych młodych zawodników. Było paru starszych zawodników, którzy potrafili powiedzieć młodym chłopakom, co myślą, kiedy oni gdzieś tam popełniali proste błędy, ale mimo wszystko nie było to aż tak, przynajmniej ja się tym tak bardzo nie przejmowałem, potrafiłem sobie nie zaprzątać tym głowy, aczkolwiek to jest jedna jakby uwaga do tego, co powiedział Kownaś, ja się z tym zgadzam mimo wszystko, bo to jest różnica, kiedy wyjeżdżasz na zachód i widzisz, jak to wygląda. Ale ja bym tu bardziej szukał dziury w szkoleniu po prostu. I że tam jakby widzę treningi, zdarzało mi się zobaczyć treningi jakichś młodych chłopaków w Leicester właśnie, czy w Niemczech i tam jest mnóstwo tych treningów, kiedy im dają grać 1 na 1, kiedy wymagają od nich takiej kreatywności, ryzyka przede wszystkim i próbowania. U nas nie zawsze to tak wygląda, uważam. A powiedz mi, czy z tych twoich na przykład takich doświadczeń i uwag, no bo jednak dużo tych uwag usłyszałeś, pewnie różnych takich rad też będąc piłkarzem Leicester, chcą korzystać trenerzy teraz tutaj na przykład w Legii? Czesław Michniewicz wiemy, że jest gościem bardzo otwartym, on bardzo lubi jak coś się dzieje nowego, coś usłyszy, jakąś ciekawostkę, lubi to wdrożyć. Też miałeś z nim okazję jeszcze rozmawiać będąc choćby piłkarzem młodzieżowej reprezentacji Polski? Tak, wiele razy i myślę, że trener Michniewicz to jest naprawdę trener, którego ciężko znaleźć w Polsce nawet czasem, w sensie ja nie spotkałem wcześniej, bo myślę, że takich trener też jest paru, ale da się to zauważyć. No trener czasem tak naprawdę idziemy na trening i na następny dzień okazuje się, że jest odprawa przed treningiem i pokazuje nam zagrania z meczu na przykład Manchesteru City czy innych drużyn, bo potrafi się tym zainspirować i chce. Wiadomo, że tam są piłkarze o większych umiejętnościach, nie wszystko da się przełożyć tutaj i to jest trudne na pewno. Ale szuka tych inspiracji. Ale szuka bardzo dużo inspiracji i jest otwarty na wiele rzeczy. I też nieraz rozmawialiśmy o tym, co było w Leicester, podpytywał, jak wyglądała praca z Brendanem Rodgersem, chociażby przez ostatni mój rok tam spędzony. Także akurat trener Michniewicz jest taką osobą, myślę, od której w tej kwestii można się wiele nauczyć, ale też ludzie powinni się tym inspirować, bo uważam, że całe życie się człowiek uczy, to jest trochę wyświechtane, ale zawsze możesz się wiele nauczyć od innych ludzi. Ale powiedziałeś o Brendanie Rodgersie i ciekaw jestem właśnie, bo nas to też bardzo interesuje, jeśli chodzi o jego sposób pracy i mówiłeś o tych inspiracjach, my też lubimy słuchać o innych ludziach, którzy coś tam osiągnęli. I co na przykład taki Czesław Michniewicz się pyta, co tam Brendan Rodgers, to w poniedziałek stałe fragmenty, we wtorek to gierka, a w środę to co? Czy jakieś takie konkretne rzeczy, na które ty na przykład zwróciłeś uwagę jako młody chłopak będąc tam? Trener pytał czasem, jak wyglądało przygotowanie, na przykład czy często analizowaliśmy grę przeciwnika, czy więcej się skupialiśmy na naszym stylu, na naszej grze. Bardzo, bardzo chciał się dowiedzieć właśnie, jak trener podchodził do tego, z kim załóżmy gramy następny mecz i czy było dla nas na przykład ważne to, jakim ustawieniem wyjdzie tamta drużyna, czy to jakoś w jakiś sposób modyfikowało nasze ustawienie, czy nasz pomysł na grę. I czasem tak się zdarzało, że rzeczywiście no, my teraz z Rakowem Częstochowa, można powiedzieć, zagraliśmy innym ustawieniem, które złapaliśmy i teraz graliśmy w nim również ostatnie spotkania. Ale no, myślę, że może by tak mogło się okazać, że gdyby nie mecz z Rakowem, to byśmy tym ustawieniem nie grali i byliśmy grali tak jak to było wcześniej. Ale w Leicester też to tak wyglądało, że czasem przyjeżdżała drużyna, która grała trójką obrońców, a nie dwójką i już na treningach trenowaliśmy trochę inne rzeczy. A wiesz, to jest ciekawe, bo akurat Brendan Rodgers tu chodzi za trenera, który ma takie bardzo wyraźne, że tak powiem, pryncypia, jeśli chodzi o grę. On jest takim trenerem, który ma swój określony model gry, a mimo wszystko jest elastyczny. To nie jest tak, że... Jest, ale no, też nie chcę właśnie, żeby to tak zostało odebrane, że głównie analizował grę przeciwnika, ale głównie zawsze było Leicester. Zawsze to, jak my gramy w piłkę. Ale miało to też wpływ, z kim gramy. A tak w bezpośrednim kontakcie, jakim był gościem? Ja pamiętam, że on mówił o tobie w mediach, że uczciwie mówiąc, wyglądasz wspaniale, ale później się to nie przełożyło na jakieś minuty dla ciebie. Wiesz co, ja nie mogłem grać w Leicester. Po prostu był taki przepis też, że tam nie ma tak jak w Ekstraklasie, że możesz dogłosić w każdym momencie praktycznie. Ja wiedziałem, że będzie o to ciężko, tam jedynie wchodziło w grę, jeżeli ktoś odejdzie z klubu w tamtym momencie, ale tak się nie zdarzyło. Ale jako człowiek super gość. Ja odchodziłem z klubu i z nim rozmawiałem tak naprawdę przez telefon, gdzie ja byłem no fusem, można powiedzieć, śmiało, bo przychodziłem nie dość, że bez regularnej gry, po zerwanych krzyżowych z drugiej ligi belgijskiej, no umówmy się, że ja mogłem tak naprawdę być zesłany do rezerw i trenować tam i też musiałbym tą decyzję zaakceptować, a ja cały czas byłem przy pierwszej drużynie, wróciłem i trenowałem cały czas z pierwszą drużyną, grałem w sparingach, w meczach. Teraz, kiedy była ta pandemia i przygotowywaliśmy się, to grałem z Aston Villą czy z różnymi drużynami, mimo tego, że miałem świadomość, że raczej w lidze nie zagram. Ale wiem, że też trener mnie cenił i to nie było tylko gdzieś tam przekazywane do mediów, bo miałem z nim często rozmowę. No, rozmawiałem z nim dużo częściej niż z trenerem Ranierim, który był na przykład w Leicester. A wtedy byłem zawodnikiem, który wydawałoby się, że może liczyć na swoje szanse. Tak. W ogóle jego filozofia gry zdecydowanie bardziej do ciebie pasuje, aniżeli filozofia gry. Nie chcę mówić, że żałuję, ale chciałbym spotkać takiego trenera po wyjeździe za granicę, bo widzę też i jak chłopaki przy nim się rozwijają. Mówię o właśnie Maddisonie, o Tielemannsie. Wiem, że bardzo dużo im dał i wiem, że też oni bardzo cenią trenera Rodgersa, bo uważam, że jest to świetny gość, ale przede wszystkim ma też świetny sztab szkoleniowy. Dobrze, i tak sobie też myślałem o twojej historii i o tym, co się teraz na przykład stało z Krystianem Bilikiem, z którym się jednak dobrze znasz. Jak na to patrzysz w ogóle ze swojej perspektywy? Chłopak doznaje drugiej poważnej kontuzji w krótkim odstępie czasu. Mieliście okazję sobą porozmawiać? Tak. Ja troszeczkę odczekałem z wiadomością do Krystiana, no bo też sam to przeżywałem. Krystian to przeżywał tak naprawdę drugi raz, albo już tak naprawdę trzeci, czwarty, bo on gdzieś tam wcześniej też miał urazy poważne, może nie krzyżowe, ale borykał się z różnymi rzeczami, więc stwierdziłem, że poczekam, aż to trochę wszystko opadnie, napiszę i porozmawiamy spokojnie. Rzeczywiście gdzieś tam parę zdań zamieniliśmy, no tragedia, no to jest bardzo smutna informacja. My jechaliśmy wtedy na mecz, już kurczę, nie chcę strzelać teraz, ale jechaliśmy na jakieś spotkanie, przeczytałem to w autobusie, no i mi było bardzo smutno, a nie chcę sobie wyobrażać, co Krystian czuł, no bo to jest coś, co jeżeli to przeżywasz raz, a później masz w głowie, że rzeczywiście musisz znowu odczekać ten, nie wiem, 8, 9 czy tam ileś miesięcy, nie chcę teraz liczyć, no bo to jest kwestia też indywidualna. No ale ciężko, bardzo ciężko. Czy było coś takiego, jakaś jedna albo dwie rzeczy, bo nas to zawsze interesuje z punktu widzenia takich dyletantów i laików, o czym nie miałeś pojęcia przychodząc do Leicester albo przychodząc pod egidę trenera Brendana Rodgersa, a on ci otworzył na to oczy. Jakaś sytuacja boiskowa albo jakieś takie zachowanie boiskowe, którego nigdy wcześniej nie robiłeś, a ci pewnie nie, słuchaj, w tej sytuacji powinien się zachować tak i ty mówisz, kurde, faktycznie, ale to proste, ale nigdy o tym nie myślałem. Były takie sytuacje, no ja byłem, w ogóle wyjeżdżając za granicę, ja byłem zawodnikiem, który chciał cały czas piłkę do nogi. Ja grając na skrzydle nawet, bo jeszcze w środku pola jest to jeszcze trochę zrozumiałe, że często chcesz tą piłkę. I też właśnie myślę, że to jest trochę przez to, przez ten nawyk gdzieś tam, że grałem zawsze na tej pozycji. To ja grając w Lidze Polskiej czy jeszcze na reprezentacji, ja zawsze chciałem piłkę do nogi i chciałem prowadzić tą piłkę, podawać i tak dalej. A nie rozumiałem tego, że czasem musisz zrobić ruch po to, żeby ktoś inny miał więcej miejsca, albo po prostu pójść za plecy, żeby dostać tą piłkę bliżej bramki czy otworzyć pewne strefy na boisku. I trener Rodgers przez ten krótki czas też zwracał mi na to często uwagę. Mimo tego, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie byłem jakąś mega, no nie byłem w ogóle ważną postacią drużyny. Nie? Bo to można śmiało powiedzieć, to on potrafił czasem zastopować trening, żeby mi wytłumaczyć pewną rzecz, żebym zachował się inaczej w następnej akcji. Ja czerpałem radość z tego, mimo że ja wiedziałem, że czekam na wyrok, czekam do czerwca i odchodzę z tego klubu, bo też to było takie, że miałem radość, ale też byłem zirytowany, no wiadomo. Ale miałem radość z każdego treningu tam, bo wiedziałem, że mogę się jeszcze trochę nauczyć, a też starałem się cieszyć z tego, że jestem wokół najlepszych piłkarzy na świecie. Ja teraz przyjeżdżam do Ekstraklasy i patrzę, ktoś mi pokazuje, że jestem najszybszym zawodnikiem w lidze. Tak, ja się łapię za głowę, mówię, w drużynie w Leicester byłem chyba 12 czy 13, nie? Tam Demarai grają. Naprawdę, no nie, no było dużo szybszych. Było paru chłopaków, którzy byli naprawdę zdecydowanie szybsi ode mnie. Więc to też jest taka, no myślę, że spora różnica, dla mnie to było duże zaskoczenie, jak tutaj mi tak powiedzieli, że w całej lidze gdzieś tam te pomiary wyglądają top, a u nas, a w Leicester no na podstawie chłopaków z drużyny to wyglądało nie jakoś rewelacyjnie. Christian Streich, z którym współpracowałeś we Freiburgu, to podobny model pracy do Brendana Rodgersa, czy kompletnie inna szkoła? Troszkę inna, ale jeżeli chodzi o zwracanie uwagi, to też, no ja myślę, że dużo się u niego nauczyłem, miałem trochę żalu o pewne rzeczy, ale jeżeli chodzi o rozwój taki indywidualny, no to myślę, że on jest takim trenerem, który naprawdę potrafi wiele dać i wiele zawodników, którzy przychodzą do Freiburga, naprawdę się rozwijają, odchodzą później do lepszych klubów i to nie jest przypadek, że on tam jest tak długo. Ale jest bardzo impulsywnym trenerem, potrafi się zdenerwować naprawdę czasem na najmniejsze rzeczy. Do mnie często miał żal o finalizację gdzieś tam, że uważał, że byłem świetnym piłkarzem przy piłce właśnie, ale brakowało mi takiej finalizacji, takiej pazerności w polu karnym. Ja się z tym zgadzam, bo też się tego cały czas uczę. Z tym szczęściem pamiętam taką sytuację właśnie, trening bodajże przed Hamburgiem. Ja wcześniej zagrałem dwa dobre spotkania z Schalke i z Wolfsburgiem, strzeliłem bramkę. Ja byłem taki awizowany trochę do pierwszego składu, albo że gdzieś tam na drugą połowę, że wejdę. Jeszcze nie był wykrystalizowana, nie była jedenastka. I ostatni trening, ostatnie 5 minut przed końcem piątkowego treningu, mecz był w sobotę. Mieliśmy takie schematy, bo to był listopad, jakoś końcówka i te boiska też wyglądały, nasze treningowe było średnio. Mieliśmy tylko jedno boisko treningowe we Freiburgu i ta piłka mocno skakała. No i ja trochę, trener mi taką przypiął łatkę, że czasem gdzieś tam nie kończę tych akcji, czy nie finalizuję i dostałem piłkę na 4-5 metr. Piłka skoczyła mi na deskę tak naprawdę, we Freiburgu musieliśmy mieć ochroniaczy na każdy też trening. I z tego 4 metra wywaliłem piłkę ponad bramkę, nie? On przerwał trening, bardzo się zdenerwował. Skończył się trening, wziął wszystkich w koło, zaczyna omawiać trening i na końcu mówi do mnie: ty, ostatnia akcja na dzisiaj na treningu, czemu tego nie strzeliłeś? Ja mówię, że chciałem, ale no, piłka mi skoczyła i nie wyszło po prostu, nie? On mówi: nie, ty nie byłeś skoncentrowany, miałeś jutro wyjść w pierwszym składzie, jutro nie macie w 18-meczowej. O kurde. Naprawdę. Tak, ja wtedy nie wiedziałem, co powiedzieć, naprawdę. Teraz zachowałbym się trochę inaczej, bo uważam, że też byłem zbyt pokorny w pewnych sytuacjach. Ja za granicą wyjeżdżając, czasem miałem sytuację, że zgadzałem się na wszystko, tak naprawdę uważając, że no nie mam na pewne rzeczy wpływu, a uważam, że czasem masz na pewne rzeczy wpływ i w tamtym momencie też ja tą decyzję zaakceptowałem i nawet strasznie gdzieś tam nie protestowałem. A uważam, że miałem do tego prawo, żeby w tamtym momencie pójść do trenera, do gabinetu i tą sytuację z nim omówić po prostu. Ja nie chciałem... Gikiewicz też to widział, stojąc z boku. I nie chciałem... Giki pewnie widział. Przetłumaczył to na polski. Tak. Giki to zanotował na pewno. Ale... Zresztą w Freiburgu nie każdy może o tym wie, ale to będzie pytanie w ogóle dla fanów FIFA, bo miałeś okazję poznać Ryana Kenta, więc zawodnika obecnie Glasgow Rangers, który też miał problemy z regularną grą i chyba mieliście dobry kontakt. Ryan grał tak naprawdę mniej niż ja jeszcze we Freiburgu. Byliśmy sąsiadami, mieszkaliśmy na tym samym osiedlu. Ryan przefajny chłopak do dzisiaj. Może nie mam jakiegoś mega kontaktu, ale naprawdę we Freiburgu ten kontakt mieliśmy niezły. No ale praktycznie we Freiburgu też nie dostał zbyt wielu tych szans i on już tak naprawdę zawinął się chyba po pół roku, o ile dobrze pamiętam, i teraz chyba idzie mu bardzo dobrze. Tak, teraz nie siedzę na bieżąco, ale wcześniej oglądałem czasem nawet mecze, to wyglądał świetnie. Mamy pytania od widzów, muszę Ci jedno przeczytać. Użytkownik Puszka99 pyta, skąd znasz Julkę Wieniawę? To piękny zapalnik teraz poszedł. Musiałem Cię o to zapytać. Zdziwiłeś mnie teraz. Nie, no gdzieś tam się kiedyś poznaliśmy, ale spokojnie, nie mamy tych relacji gdzieś tam cały czas aktywnych. No ale dobra, załatwisz follow Puszce? Puszka tam lajkuje wszystko co może, bo znasz komentarze. Czy nie znasz historii? Gdzieś tam, znaczy ja nie widziałem, ale gdzieś tam, no wiadomo, w szatni gdzieś tam słyszałem od chłopaków, szczególnie młodszych w Legii tutaj gdzieś, tą historię. Jest tam uczucie jednostronne na razie, ale... Że atak jakiś tam był przeprowadzany. Ale jakbyś takiego jednego niewinnego DM-a, czy dasz follow Puszce, no kapi, nie obiecasz tego. Ale ja myślę, że ona ma świadomość też, jak to jest, także no nie, ale... wszystko w jej rękach tak naprawdę. Czekaj, no nie śledzi go chyba, tak? Ostatnio sprawdzaliśmy, tego nie śledzi, wiesz. Nie śledziła. Nawet nie dała, wiesz. Śledzić się... nie, ale chyba ciężko, myślę, żeby do niej nie docierały pewne informacje. Moglibyśmy gadać i gadać, także dziękujemy Ci i w takim razie życzymy Ci, żebyś był szczęśliwy. Jak Bartek Kapustka będzie szczęśliwy, to kibice Legii też będą szczęśliwi. Ja mam taką tezę, że Ty dzisiaj jesteś lepszym piłkarzem i w lepszej formie niż przed wyjazdem za granicę. Zgodzisz się z tym czy nie? Zdecydowanie bardziej świadomym, ale myślę, że też lepszym. A te koszulki, które teraz Bartek Kapustka podpisuje, będą do wygrania na profilach społecznościowych PKO Bank Polski Grajmy Razem. Warto tam zajrzeć, bo naprawdę, jak widzicie, sporo tych koszulek jest. Rozmiarem idealna na wiosnę, lato, także no wchodźcie, wygrywajcie. Powodzonka życzymy serdecznie.